Dziedzictwo. Zejer wróci do małżeńskiej sypialni? Najchętniej rzuciłaby się mężowi w ramiona. Streszczenie 321. Odcinka Emanet. Między Zejer a Yamanem znów zapanowała zgoda. Odkąd kobieta oświadczyła ukochanemu, że da mu szansę, ten nie posiada się ze szczęścia. Ona także bardzo tęskni za Yamanem, ale postanawia zachować spokój. W 321 odcinku Emanet Zejer niemal wróci do małżeńskiej sypialni. W galerii publikujemy zdjęcia z odcinka Dziedzictwo, odcinek 321. Zejer wraca do sypialni męża? Zejer już wie, że chce dać swojemu małżeństwu drugą szansę. Kobieta zacznie rozumieć postępowanie Yamana i dojdzie między nimi do pojednania. W 321 odcinku Emanet Zejer z pomocą Yusufa przeprowadzi się do małżeńskiej sypialni. Ta sytuacja omal nie doprowadzi pomiędzy nimi do sprzeczki. Okaże się, że ani ona, ani Yaman nie przenieśli jej rzeczy do pokoju męża. Gdy Zejer zacznie robić wyrzuty Yamanowi, z łazienki rozlegnie się hałas. Rozbawieni małżonkowie znajdą tam Yusufa, który stanowił na własną rękę przeprowadzić ciotkę. Ostatecznie jednak kobieta nie zdecyduje się spać u boku męża. Zejer jest mieszaniną uczuć. Z jednej strony najchętniej rzuciłaby się ukochanemu w ramiona, a z drugiej strony stara się tłumić te emocje i zachować spokój. Podczas gdy oboje nie będą mogli spać, spotkają się w środku nocy w kuchni. Oboje studzą uczucia, które w nich buzują. Co jeszcze wydarzy się w 321 odcinku Emanet? Duygu spędza noc w domu Alego, a ich ostatnie przeżycia bardzo ich do siebie zbliżają. Widok cierpiącej z powodu wyrzutów sumienia Duygu, wywołanych przez jej matkę, jest dla Alego bolesny. Semra wciąż gniewa się na córkę. Nie pomaga nawet interwencja sultan, która mówi, że nie powinna być dla niej tak surowa. Kiedy 321 odcinek Dziedzictwa w TV? Widzowie zobaczą 321 odcinek tureckiego hitu Dziedzictwo w środę, 24. Lipca 2024 roku, o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana w czwartek, 25. Lipca o godzinie 5:20, na tym samym kanale.